Witajcie kochani, dziś przedstawię Wam pigwowca japońskiego. Pigwowiec ten to roślina, która znacząco różni się od pigwy właściwej. Po pierwsze, nie osiąga większej wysokości niż 1 metr. Po drugie, owoce ma drobniejsze, jabłkowate, natomiast pigwa ma owoce gruszkowate. Owoce pigwowca zawierają o wiele więcej witaminy C niż pigwa właściwa i mają fantastyczny aromat. Jak rozmnażać pigwowca japońskiego? Pigwowca możemy rozmnażać z nasion. Wystarczy takie nasionka wydobyć z tego jabłuszka. Oczywiście jabłuszka zbieramy po pierwszych mrozach. Wyjmujemy nasionka i nasionka przechowujemy przez 3 miesiące w chłodnej lodówce. Po 3 miesiącach nasionka zasiewamy do najlepiej od razu, każde osobno, dlatego że pigwowiec nie lubi przesadzania, więc jakieś doniczki do produkcji rozsad i każde ziarenko do osobnej doniczki. Kiedy zaczną kiełkować, warto delikatnie nakryć czymś, aby nie powodować zbytniego przesuszenia roślin. No na przykład szybą czy czymś takim i oczywiście codziennie wietrzyć. Pigwowca możemy wysiać na początku stycznia, aby na wiosnę, w kwietniu móc wsadzić roślinę bezpośrednio do gruntu. Staramy się pilnować, aby nie uszkodzić korzeni, gdyż pigwowiec, tak jak powiedziałam, nie lubi przesadzania. Pigwowiec jest rośliną dosyć powiedziałabym wymagającą nieco wiedzy, gdyż owoce pojawiają się na łodyżkach dwuletnich, czyli trzeba mieć wiedzę, jak wygląda łodyżka jednoroczna, jak wygląda dwuletnia, a jak starsza, i te starsze łodyżki należy wycinać, aby nie powodować, tak jak tutaj, takiego dzikiego zagęszczenia tej rośliny. Roślina odpowiednio, tu jest kilka pigwowców, roślina odpowiednio przycinana będzie miała ładne owoce, dosyć spore i dużo tych owoców. To wszystko. Zapraszam na kolejny odcinek.